Marysia, zapraszam Ciebie do lektury Brusa Noena o światach niefizycznych. Zobacz, co się dzieje z Twoją duszą tuż po śmierci oraz w jaki sposób, że już teraz możesz dotrzeć do swoich przewodników i aniołów. Miłość i strach nie mogą nigdy ze sobą współistnieć. Energia miłości jest potężnym narzędziem, który ma wiele zastosowań. Odczuwanie miłości wydaje się otwierać okienka szansy, poszerzać naszą percepcję ponad przekonania, ograniczenia i oczekiwania. Nie przez przypadek inteligencja serca i miłość znajdują się w tym samym obszarze naszej świadomości. Moja przyjaciółka zadzwoniła z prośbą o pomoc dla jej śmiertelnie chorego ojca. Całe noce krzyczał on z przerażenia przez sen. Razem z Rebeką udaliśmy się niefizycznie na spotkanie z nim, żeby sprawdzić, co było przyczyną jego nocnych lęków. Okazało się, że nawiedzała go ogromna banshee, stereotypowa szkaradna zielona mglista odziana w powiewające szaty. W każdym śnie narażony był na jej ataki. Rebeka rozwiązała problem, wysyłając w kierunku banshee energię miłości. Nauczyła tego również ojca mojej przyjaciółki. Gdy tylko był w stanie wysłać miłość w kierunku zjawy, znikała ona natychmiast. Banshee była wytworem umysłu tego starego mężczyzny, produktem jego własnego strachu. Mógł ją widzieć jedynie podczas snu, tak więc zaraz, gdy zasypiał, pojawiała się, wprowadzając go w przerażenie. Jednak potęga miłości może wyeliminować rzeczy stworzone przez nasz własny strach. Miłość i strach nie mogą ze sobą współistnieć. Przemierzając przestrzenie niefizyczne, możesz znaleźć się w sytuacji, która będzie się wydawała beznadziejna. Gdziekolwiek byś nie był, pamiętaj o prawie miłości. Jeśli po prostu zatrzymasz się i zaczniesz odczuwać miłość, możesz odkryć, że zamęt i niewiedza nie są żadną przeszkodą. Jeśli będziesz wysyłał miłość w kierunku osoby, która utknęła w beznadziejny sposób, może to spowodować, że zacznie ona w jasny sposób, być może po raz pierwszy w ciągu wielu lat swojego zawieszenia, zdać sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazła. Energia miłości może się okazać jedyną rzeczą, która będzie w stanie pomóc takiej osobie.